Czy wiesz, że dodaliśmy taką nową poduszkę na wojanshop.pl? Ma ona taki piękny wzór wojanowic. Mamy tutaj nasze wieżowce, nasze postacie, nasze zwierzątka, budowle i wiele więcej. I ta poduszka jest przeceniona aż o 20 zł, ponieważ trwają ogromne promocje na wojanshop.pl z okazji Dnia Dziecka, ale są one tylko przez ograniczony czas i niedługo się skończą. Także skorzystaj z okazji na przykład takiej poduszki 20 zł tańszej. Przeceniona jest również kolorowanka z wzorami wojanowic do kolorowania 10 zł taniej. A do każdego zamówienia mamy nowe zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana. Takiego zdjęcia jeszcze nie było, więc jest niesamowita okazja do zrobienia zakupów. Nowe produkty, tańsze ceny i nowe zdjęcie z autografem. Trzy powody, dla których warto odwiedzić Wojanshop. Wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Ho, 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 widzowie, co się stało? Nie mamy swoich skinów. Kim? Kto jest ze mną? Kto jest mamą Nubka? To jest mamą Nubka. A, Katy! Spróbujcie zgadzać po głosie. Aha, i słuchajcie, będziemy chcieli wycisnąć od Nubka wszystkie tajne informacje o wojanowicach. W sensie sprawdzimy, czy będzie nam zdradzał jakieś tajne informacje jako rodzicom. No bo wiesz, no, rodzicom... mamusi nie powie. No właśnie, no właśnie, mamusi, tatusiowi. Mamusi musi powiedzieć. I jakieś może sekrety się dowiemy o dirtowicach. Słuchajcie, o, ale by było co? Ale by było, więc słuchajcie, zmieniam mój głos. I teraz jestem tato Nubka, a ty... Tata Nubka. O, tata Nubka. A ty, mamita, jaki masz głos? Ja mam taki. A, taki. Tak, z tego co wiemy, jest w swoim domu, więc idziemy do niego. Mama Nubka, idziemy do niego. A. Idziemy, tata Nubka, idziemy. Dobra, zmieniam teraz głos, żeby mnie nie poznał. Zmień, żeby cię nie poznał. Oha. Nubeczko. No, na gruzę. Ej. Uczę się. Właśnie. Uczysz się, synu, czy nie? Bo my musimy no, tutaj wiedzieć. Jadłeś coś? Jadę tak. Jedz sobie. To co robiłaś, jadę tak wszystko. Dirtowice są najlepsze. A, dirtowice są najlepsze, ale musisz nam zdradzić sekrety tej wioski. Ale nie wiem, czy chcecie wiedzieć, to było strasznie dla was. Co? Gdzie było? Chcę wiedzieć wszystko. Opowiadaj, gdzie było strasznie, opowiadaj. No słuchaj, nie było, nie mogę tego tak chyba powiedzieć, to jest zakazane. Co tacie i mamie nie powiesz? No właśnie, Nubecku, mamusi nie powiesz. No powiem, no, na pewno nie było dilta, to już wiecie. W ogóle nie było dilta? W ogóle na tych, jak to się nazywała ta wioska, z której byłeś? Wojanowice. A, i tam nie było dilta żadnego i nie miałeś właśnie... domku z dilta, tak? Właśnie to mi się nie podobało, nie miałem w ogóle domku z dilta, nawet mi swojego wieżowca nie zrobili. Jak oni mogli? Nawet wieżowca nie zrobili! I kazali mi siedzieć w takim normalnym domku jakimś z tamantów i w ogóle, ja tam nie chcę wracać, bo oni są spoko, ale... A, z czegoś takiego? Zobacz! Kto ty to... Oj! Jak możesz takie coś... Skąd ty to masz? Ej! Kto ty to miałeś? A jak to skąd? No nie! Pozbierałem! To... Ale ty nie zbierasz domu. Czemu to zabrałeś, Nubecku? Ja nie zbieram, jak to? To się powinno spalić! Ja właśnie palę tu. Ale właśnie, ja to pozbierałem, żeby spalić to, ała, synu! Ała! Co za debil? Nubecka tam zabiłeś! Nubecek to debil, widzowie. Nubecek, nie mogę z niego po prostu, jak on mógł to zrobić? Dobra, czekamy na niego, niech on tutaj przyjdzie. Chowaj te diaksy, chowaj je. Nie zbierajcie już więcej tych rzeczy takich. Ale ja je zbieram, synu, po to, żeby je palić w tej lawie, zobacz to! Yeah! A zapomniałem, tak dawno nie gadaliśmy, więc to co? Bardzo się cieszę, że tutaj wróciłem, bo oni w ogóle... Wow. Co oni to nie... jest? Oni nie chcieli, żebym wracał tam. Kto nie chciał? Tutaj! Oni chcieli? Na pewno, Nubecku, tak było. Na pewno tak było i... Nubecku, na pewno nic tam nie było dilta, to jest prawie niemożliwe. Dobra, Nubecku, do szkoły, jazda! No tak, idziemy do szkoły, ja uwielbiam. Oni tam też mi zrobili szkołę, tylko była głupia, wiesz? A czego tam uczyli? Uczyli głupich rzeczy, jakieś marematyki, a nie... Marematyki, ha, ha, ha! U nas na dirtowicach uczymy się tylko dirtowaniki, ha, ha, ha! No właśnie, ale naprawdę tam było zupełnie inaczej. Jakbyście tam poszli, to byście chcieli wrócić od razu. Dobra, no to chodź do szkoły. Jak ty tak skoczyłeś? Tatuś,
Bartuś ostatnio dużo ćwiczy. Tak, dużo nogi trenowałem. Zobacz, zobacz co. Czekaj. Widziałeś taką złotą postać, Kryś? Jaka? Co? O czym ty mówisz? Bo ty tak skoczyłeś, a ja to wyrzuciłem jak sedłem i nie... Czekaj. Dobra, co? Może to znalazłeś gdzieś, bo Krysiu też się znalazł, to może po prostu znalazłeś. Może. Coś takiego, co się skacze, zostawia różne rzeczy. Skądś są, tyle są, gadasz, są tu z koledować. O czym ty gadasz? To no, po prostu tatuś ćwiczy dużo. To umie. Do szkoły. No jasne, ja uwielbiam szkołę akurat, się uczyć się umiem. Ja. Dobra, do lekcja. Do pierwszej ławki, Nupcio. Lekcja dobra. Numer jeden. Sprawdzian z Dirtowic. No jestem przygotowany, dawaj. Kto założył wioskę Dirtowic? Tata Nubek. O, to byłem ja naprawdę. Pierwszy. Fajnie. Nie, to ty. Inny tata Nubek. Co? To nie tata Nubek, ja? To inny no to tata Nubek? Nie ja? Ty nie znasz historii? Podejrzane trochę. To ja założyłem wioskę Dirtowic. Czekaj, to mój tata to zrobił? Tak, bo była wioska Dirtowic. A dziadek Jadzik! Tak, była wioska stonowa, a zostawił Dirtową. Czyli... Wow. Ojo, dowiedzieliśmy się teraz ważnego sekretu. Ta wioska na początku była ze Stona, a teraz zrobiła się z Dirta? O, coś ten deseń. Dokładnie tego nie ma, bo to było bardzo dawno temu. Dobra, ale to skoro było dawno temu, to w tej stonowej wiosce, jak była ze Stona, z kamienia, to ktoś wcześniej musiał mieszkać, prawda? Mieszkali, ale lepiej nie wiedzieć, że to się byli te ale to co? A co jeżeli wy zniszczyliście, w sensie mój tata zniszczył tą wioskę, zrobił z niej Dirtową, a poprzednie osoby, te, które biały ją z kamienia, się wkurzą i tu wrócą? Nie, my je wszystkie wykurzyliśmy, my jesteśmy twardy. Na pewno? A czy te osoby miały takie budulce? Nie rób tego, za to czemu ty przynosisz takie rzeczy, które było... Jest, synu! Jest regulamin Dirtowic i ty go nie znasz? Pytanie ci zadałem, czy te osoby wcześniej na tej wiosce miały takie coś? Jak ty gadasz do tatusia? Z szacunkiem. Dobra, ojoju. Ej, synu, czy te osoby miały takie budulce? Opowiadał ci dziadek? Nie, to jest na Pojanowicach. Ty się dziwnie zachowujesz dzisiaj, tato, i ty głosy. Ale te osoby ze Stonowic, z tego, z Kamieniowic. Te wcześniej, przed Dirtem, jak to był. No nie, przecież to było dawno temu, tam nawet kifolów nie było. My wymyśliliśmy kifole. A, no dobra, no to trzymaj w nagrodę. A, fuj, nie rzucaj tego. Nie, synu, ja tylko sprawdzam, czy ty naprawdę nie lubisz diaksu. Ty tata musisz przeczytać sobie chyba regulamin Dirtowic jeszcze raz. Oczywiście. A jaki jest pierwszy punkt regulaminu Dirtowic? Pytanie. Nie wiesz, gdzie to jest zapisane, potem ci pokażę. Przecież jesteśmy... O, masz to zapisane gdzie? Jest to cała tablica, tylko trzeba to potem pokazać, a nie teraz. O, no dobra, to się dowiemy. A jaki jest pierwszy punkt regulaminu? I na lekcji tak, musisz siedzieć, a my tu nauczyciele stoimy. No przepraszam. Pierwsza lekcja tego regulaminu, jaka potem była? Przypomnij nam, Nupciu! Ale już starsi ludzie jesteśmy. Nie no, ja wiem, ale go pytam jak nauczyciel. No przecież ja też wiem, pytam go. Oczywiście. To co? A co wy nie pamiętacie? No pamiętamy, ale jesteśmy... Jesteśmy przecież nauczycielami i cię pytamy, odpowiedz, tak? Odpowiedz tatusiowi, jak cię pyta. Zasada druga, nigdy, ale to przenigdy, nie słuchaj osób, które mają damanty. A ja... To są plo. A jaka jest pierwsza? No mówiłem, kop Dirta cały dzień. Dobra, idziemy na drugą zadanie. Idziemy do kopalni Dirta. Na pewno macie gdzieś tu na Dirtowicach. A co ty, ale czekaj, jak na pewno mamy? Przecież ty jest tutaj też żyje, co tak mówisz dziwnie? To jest twój test, Nupciu, nie pamiętasz? To jest test z ciebie, teraz sprawdzam, czy pamiętasz, czy ty jesteś prawdziwym Nupkiem, czy nie jesteś klonem. No właśnie. Przepraszam za to, że taki jestem dociekły. Teraz nam musisz pokazać kopalnię Dirta. Muszę wam coś powiedzieć, bo jak szedłem tutaj do was z tamtej wioski, co nie? No, z Dwojanowic. Tak, to miałem wrażenie, że ktoś mnie siedzi. Odkryje naszą kto wioskę, to był ale spokojnie, nie śledzili mnie, bo patrzyłem, tylko takie miałem przeczucie. Kto to mógł być? To mógł być albo Bojan, Pati, Bojan, o nie, Krzysiu. Tylko nie Bojan! To Bojan jest straszny, on założył te Bojanowice i kocha damanty. Tata, jakbyś go zobaczył, to klep go.
Dobra, będę. Ale w sumie co, był bitowiec, spoko jest. Tego klepał. Rozwalę go miecem diamentowym. No tak bym zrobił, tak. Wszystkich tak chyba. Bym mu zrobił, pa, pow, pow, pow. Ej, a co ty miałeś w ręce? A to był ten, zrobili, to był, jedyna rzecz, która mi się podobała, to jest to. Mini ja na brylok. O, ej, mi się też podoba. A to było akurat spoko. Dobra, tata, bo ty nie ogarniasz, ty jesteś trochę puber. Muszę ci pokazać, gdzie się kopie Deep, tata, w kopalnię. Właśnie, miałeś tam pokazać kopalnię Deepta, a ty nam nadal nie pokazałeś kopalni Deepta, no. No, a powiedz mi, co się no tak się wydarzyło jeszcze w międzyczasie, czy była ta straszna postać, która nas nawiedziła, wróciła ona? Jaka straszna? A w sensie, ta z diamentami, nie. Co zostawiała? Nie pamiętasz? Dowiesz się w swoim czasie. P? Nie możemy wymawiać tego, co na Diltowicach. Co? Ale jaki na P? Jaka straszna postać na P? No, nie pamiętam. No, nie znasz, przecież tylko nie możemy tego tutaj mówić na tym terenie, bo ona się pojawia. Powiedz po cichutku. Ale czekaj, czekaj, czyli, dobra. Czyli była taka straszna jakaś postać, tak? Na Diltowicach. No to ty nie pa- no tak, nie, wcale nie było, no. Nic nie ma tutaj na P, panie, na P. Na P? No oczywiście, w sensie tak, tak. Więcej. Dobra, nie idź, idź tam, idź, zacznij już kopać Dita, mama z tatą zaraz przyjdą. Dobra? Dobra. To ja idę. Dobra, słuchaj, ej, jaka straszna postać na P nie była wcześniej na Diltowicach. Na Diltowicach jakaś postać, ale ej. Skąd on to wie też? No, widzowie, o jaką postać na P może chodzić? P, no litera P, z czym się kojarzy P litera? Czego oni mogą tak się bać? Nie wiem. Pan Paweł! Nie no, nie mam pojęcia, widzowie, naprawdę, jeżeli wiecie, napiszcie... Może się boją Paliona. Jaka postać na P mogła odwiedzić Diltowice, zanim się tutaj pojawiliśmy? Bo on mówi, że to było właśnie jakiś czas temu. Oj, a wy czemu jesteście zamknięci z niedźwiedziami? O co tutaj chodzi? Trochę niebezpieczne. Dobra, słuchajcie, widzowie, poza tym idziemy już do tej kopalni, ale chciałem wam szybciutko pokazać, bo mam tutaj ze sobą nową poduszkę Vojantin. Spójrzcie, jaka kozacka Vojanowa poduszka Vojanowic. Ona przedstawia tak piękny wzór naszej wioski w wersji 2D, takiej gamingowej, troszeczkę jakby takiego świata, więc słuchajcie, jest mega, mega fajna, oryginalny, piękny wzór, który może być wasz, a teraz może być wasz w przecenie, ponieważ na Vojanshopie trwają promocje, ale będą trwały tylko przez ograniczony czas. Dobrze wiecie, że na Vojanshopie rzadko są jakieś przeceny, a teraz taką poduszkę możecie zgarnąć. Chyba nawet 20 zł taniej niż normalnie, więc naprawdę się opłaca. Więc wbijajcie vojanshop.pl, są również inne produkty, jest kolorowanka nawet, przeceniona kolorowanka o ponad 30%, więc naprawdę dzieje się, daliśmy mega fajne promocje, których normalnie na sklepie nie ma, ale z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy włączyć takie mocne promocje, więc a wiesz, co jeszcze jest w sklepie? Vojanshop? Brelok Katy! Tak, Brelok Katy, weź sobie patrz, jeden. I breloki, mam Brelok Knopka, mi dałaś. A nie, jest Katy. Nie, chciałam Katy. Słuchajcie, Brelok Katy też jest przecenione. I jest Brelok Knopka przecenione. I mój Brelok przecenione. I wszystkie Breloki przecenione. I ogólnie wszystko. Co tam robicie, dzieci? No, tak, tak. Idziemy, już spokojnie. O! Skoczyłem. Kiedy wy umiecie skakać dotąd? No, ale na po co to jest, jak nie do skakania? Nie skoczyłam stąd, skoczyłam! Patrzcie, ja już tutaj zacząłem kopać nowy tunel tutaj. A, nowy tunel, gdzie? Tu jest dużo tego, widzisz? Co? Ej, to naprawdę jest kopalnia Dirto! Tak, widzisz, bo zacząłem się skopać i kopać. Ej, fajnie, dobra, ja też będę kopać. O, jaka fajna zbrojka, dasz mi taką zbrojkę? No pewno, możemy skaftować ją. Ej, co ej, było? Co tak szybko? Kifolem? Jaki kifol masz, mama? Nie mam kifola. Mama tak szybko to zniszczyła? Oka kifol. Nie mam kifol. Oka ja po prostu jestem taka szybka. Ej, to dirtowa zbrojka. Ej, oka kifol, mama, nubka. Tato. Poka. Ej, ty, co tam miałeś? Miałem dirtową łopatę po łatę. Po łatą? Ale od kiedy ty kopiesz? A, znaczy się... Mówiłeś do mnie tak, synu, ty kop dirta kifolem, wtedy on będzie mieć lepszą jakość. A, tak mówiłem? No tak, zapomniałem, synu, ja po prostu zacząłem kopać kilofem, a potem przełączyłem na łopatę. To jest przypadek. Tata, to było sus.
Ej, do ojca tak się zwracasz? Dobra, no, koniec tego tak kopania Dirta. Ma slaban na kopanie Dirta na cały dzień. Proszę, proszę, daj mi tylko pokopę trochę, proszę. Nie, nie, idziemy na górę, wychodzimy z kopalni. Proszę. Zamykamy kopalnię na cały dzień. Nie masz tu wstępu do kopalni Dirta. Ale ja tylko to uwielbiam robić. Nie lubię się bawić na dworze ani nic. No to będziemy się bawić na dworze. To nie. Ha, ale Dirtem. Nie, na Dirta masz zakaz. Dlaczego? No bo... no bo się z ojca śmiejesz. Ja bym nie śmieję. Sugeruję, że kopię łopatą? No, tata, a ty pamiętasz, że ja mam niedługo urodziny, co nie? Które? Bo zapomniałem. No, my nie wiemy, które, ale po prostu mam urodziny, nie? Bo nie pamiętasz, to ja wróciłem właśnie też dlatego w sumie, żeby sobie... Na urodziny. Dobra, będziemy ci świętować urodziny. Co byś chciał na urodziny, Dirta? Zrobimy imprezkę? Imprezkę? Zrobimy imprezkę, tak. No może. Zawołamy tych naszych... Róbmy mu imprezkę, naszych kuzynów zawołamy. Dobra, a czemu nie odwiedzałeś kuzynów od dawna? Bo ja zrobiłem blogę, ale teraz się wkurzyłem i wróciłem już. A w takim razie te Wojanowice, co? To zdradzisz nam jakieś sekrety tej wioski? Mam jej tacie, nie zdradzisz? Zdradź sekrety wioski Wojanowic. Powiedz mamusi coś, powiedz. Zdradź. No, tyle sekrety. Cię nie było, to powiedz coś. Powiedz. No dobra, mogę powiedzieć, co niecio. Powiedz, no. Dobra. Jakbyśmy chcieli zniszczyć wioskę Wojanowice, wystarczy... No. Wystarczy spróbować przywołać Hakela. A kto to Hakel? Tylko został pokonany. Nie wiem, jak to zrobić, ale możemy to razem spróbować. Jak? Wiesz, jak to zrobić? Nie wiem jeszcze, ale jakoś by coś się wymyśliło. Ale co, mówisz, że przywołałbyś Hakela na Wojanowice? No on dawał dużo Dirta, to jest taki magik i on potrafi wycelować Dirta normalnie. Powie tak o, masz Dirta, no buć, mówił tak do mnie. Patrz to, w tym momencie będę mieć dwa. A na pewno ten haker nic złego nie zrobił tobie? No to znaczy... Porwał mnie, ale chciał mi dać Dirta. Porwał cię haker? A ty się z nim zadawałeś? Nie, sumie ja cię tak nie wychowywałem. Jeśli kiedyś będziesz miał kontakt z hakerem, to koniec. Ale on powiedział, ja cię porwę i dam ci Dirta. Ja powiedziałem, że okej, za Dirta wszystko, tata, nie pamiętasz? Ale dał ci tego Dirta? Tak, tata, nie pamiętasz, za Dirta wszystko. No tak, w sumie tak cię wychowywaliśmy, no to tak. W sumie tak. Ale to Zubik, naprawdę byś zgodził się, tata, żeby... Tata, Zubik. Naprawdę zgodziłbyś się, żeby tamta wioska Zubika została zniszczona? Tata, Zubik, ale tamtą wioskę chciałeś zniszczyć za Dirta? No, jakby dał dużo Dirta ktoś, to tak. No dobra. Nie lubisz chyba tych ziomków tam. Chyba nie lubisz tych Wojanowic, co? Znaczy, poza tym, że są tacy wymądzali i udają, że wszystko wiedzą, a tak naprawdę Dirt jest najlepszy, to są okej, ale... Zgadzam się, Dirt najlepszy. Dobra, synu, odblokowuję ci karę na kopanie Dirta, możesz iść i kopać Dirta. Dzięki wielkie, tata. To idziecie ze mną, czy sam mam iść pokopać? Nie, sam idź, pobaw się z kuzynami tam. Kuzyni to pewnie też by chcieli pokopać. Dzięki, jesteś najlepszy, tata, kocham cię, cieszę się, że się wróciłem i wiesz co, i myślę, żeby... Nigdy nie wrócić na Wojanowice. Tak już na pewno myślę, tak jest. Love you, tata! Bye bye! Bye bye! Dobra. On nigdy nie chce wrócić na Wojanowice, a poza tym, jak wróci, to on powiedział, że za Dirta to by nawet hakera przywołał. Słyszeliście to, widzowie? To jest dramat, to co usłyszeliśmy, że hakera by przywołał za Dirta? Nie, to jest przesada już moim zdaniem, co ty myślisz? Czy my kiedyś odzyskamy nukcia? Chyba to już jest koniec, widzowie. Nubek na zawsze zostaje na Dirtowicach. Na nas chyba pora, wracamy do naszej wioski. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.